Siemanko wszystkim, z tej strony Polski Pingwin, witam was z powrotem w naszym Let's Playu na Pingwin Packu. Jesteśmy teraz w naszym domku, jak zawsze, i teraz widzimy, że w sumie pozmieniał się nam domek troszkę, nie wiem czy wam się podoba. Ogólnie zrobiłem domek w taki styl, widzicie, mamy taki, taki fajny piaskowy teren pod nami, to jest sandstone. I ciekawe inne rzeczy, zrobiłem tutaj te pajączki, zrobiłem trochę więcej miejsca, tutaj w środku teraz tak ładnie wygląda. No i tutaj też porobiłem troszeczkę, jak widzicie, parę zmian, nic takiego ciekawego, ale zmiany, które myślę, że uładnili domik. Nie wiem, co wy myślicie o tych zmianach, ale mi się podobają bardzo. I właśnie wziąłem się też za budowanie na dworze. Zrobiłem już tutaj te dwie miejsce, gdzie będziemy nasze owce trzymać i nasze świnki. I tutaj mamy dwa jajeczka. Uej, chicken. Nice. Tutaj będzie nasz budynek właśnie. Dzisiaj zbieramy się w trochę innym kierunku. Idziemy w końcu. Czekaj, jedna rzecz jest nam potrzebna. A w sumie nie jest nam potrzebna. W sumie jest nam potrzebna. Możemy iść po nią. Tutaj właśnie mój domek to kończy też we własnym czasie, ale teraz robiłem właśnie tutaj remonty. Tutaj też pozmieniałem, żeby był taki fajny styl. No i tak mniej więcej jest. Idziemy dzisiaj troszeczkę w świat. Bierzemy nasze itemki. W sumie wiesz co? Pójdziemy w drugą stronę. Myślałem, żeby iść tam do naszego spider spawnera. Ale dzisiaj bierzemy naszą łódkę dla odmiany. I bierzemy troszeczkę, poczekaj, nie wiem czy damy radę dojść do łódki, jest, okej. No i płyniemy na drugą stronę naszego jeziorka i zobaczymy co tam będzie. Będziemy szli w sumie w kierunku, tym razem nigdy nie szliśmy w tym kierunku, więc będzie dosyć ciekawe. Hello. Będziemy szli w tym kierunku właśnie. Dzisiaj, o, możemy za wodą, właśnie tam zejdziemy sobie, tam gdzie jest ta świneczka. Hello, świnka. Oh shit. Rozwaliłem łódkę. Chciałem tylko świnkę zabić, ale nie. Co mnie tam. Najwyżej zrobimy jeszcze jedną łódkę. Ogólnie zwiedzałem też nasz śnieżny biom. Jak wiecie, byliśmy w śnieżnym świecie. Wow. Byliśmy w śnieżnym świecie. Ale śnieżny świat tak naprawdę nie ma nic takiego ciekawego w nim. Chciałbym przejść do innych portali i nie wiem, czy macie jakieś pomysły, czy po prostu myślicie, żebym sobie zrespił te portale, na przykład gdzieś postawił wszystkie nasze portale, które mamy i wstawić je do innego świata, czy po prostu, raczej portale do innego świata wstawić na przykład do domu, czy po prostu, wiesz, dostać je legitymalnie, ale wiesz, to będzie, nie wiem nawet jak je dostać legitymalnie, więc będzie dosyć ciężko. Okej, idziemy dzisiaj zwiedzić, ty mnie nie śledzisz chyba, co? Nie, dobrze, idziemy dzisiaj zwiedzić tą jaskinię tutaj. Tutaj nie byłem jeszcze, dopiero ją zauważyłem po drodze, ale myślałem, że będzie dosyć ciekawa jaskinia, ponieważ, wiesz, po pierwsze przydadzą się nam itemy, a po drugie, długo nie zwiedzaliśmy jaskini i właśnie przygotowałem, mam nadzieję, że przygotowałem, nie przygotowałem, dammit, w ostatnim save'ie miałem przygotowane, ale tym razem nie mam niestety przygotowane. Miałem przygotowane itemki i w sumie mogę stąd wziąć troszeczkę i nawet, oh no, tylko żeby woda, nie, zostaj, o. Okej, może być. Chciałem zrobić, wiecie, jak lubię budować moje podziemne bazy. Dzisiaj będziemy robić podziemną bazę tutaj i będziemy ruszać się od miejsca do miejsca, aż po prostu dacie mi jakiś pomysł. Jak wiecie, ogólnie nie chcę za dużo porabiać w tej chwili. Nie, woda, zostań, dobrze. Nie chcę za dużo porabiać w tej chwili, ponieważ za niedługo będzie Pingwin Pack na 1.5. I dla tych, którzy się męczyli instalacją, mam dobre wiadomości dla was. Teraz Pingwin Pack będzie się instalował sam i będą tam nowe ciekawe modyfikacje lub mogą jeszcze być modyfikacje, które wy mi polecicie. Wow! God damn it! Tak, creeper. Niedobry creeper. Nagle takie jasno, nie? Tak, what the hell is going on? Nagle tak jasno i creeper wysadził się tutaj, super. Myślę, że wystarczy nam tutaj tego sandstone'a. Możemy już wejść. Wow! Fajna jaskinia. Wiesz co, wezmę sobie ten kill off, bo jest szybszy. Ale wracając do Pingwin Packa,
coraz lepszy się staje, coraz lepszy będzie. Specjalnie przy aktualizacji. Nie mogę się doczekać. Wiem, że już dużo o tym mówię, ale kurde, czekamy tylko na gościa z Divine RPG. Więc Avenis gotowy jest, ja jestem gotowy i będziemy tworzyć właśnie tą wersję. I dzięki parom innym osobom, którym też podziękuję w dalszym odcinku, będzie wszystko się instalowało samo, więc już nie musicie się przejmować instalacją. I myślę, że to jest... Yo! Jaka fajna jaskinia, yo! Na szczęście tylko zwykłe zombiaki w tej chwili. Dobrze. I wow! Dużo mamy nawet tego, gravelusu. I to dobrze, że mamy dużo gravelu. Czemu? Ponieważ, wiecie, do ulic... Wow! Wow! Do ulic używam dużo gravelu. Wow, tam musimy iść. Widzę że właśnie, że nie ma żadnych strasznych mobów, ale z tego co wiem, oni się respią tylko, wiesz, tam na jakimś poziomie. Okej, pójdziemy w tą stronę. Oświetlimy teren. Nice, nice, nice. Weźmiemy sobie to. Level! 20 level! Weźmiemy sobie parę itemków. I przejdziemy powoli, powoli tutaj. O, okej. Teraz mam nadzieję, skok do wody. Nice, nice, nice. Dobrze zrobiłem. Ogólnie szukam złota, bo chciałbym zrobić też hodowlę, i to wielką hodowlę kurczaczków. A, kurczaczków. Kurczaczków naszych, naszych złotych kurczaczków. Nie zwykłe kurczaczki, tylko nasze. Hej, co tu jest? O. W sumie nic takiego ciekawego. No, hodowlę naszych złotych kurczaczków chciałbym zrobić. A, potato, nice. Nie wiedziałem, że dostałem potato. O, to ładnie. Idziemy na górę i idziemy dalej w tą stronę. Zobaczymy, czy tutaj się kończy. Zdaje mi się, że tutaj kończy się. Spoko, widocznie po prostu poszliśmy od złej strony. Możemy się wrócić. W tej chwili widzę tylko parę, jak one się nazywa, mobeczki. Nasze mobeczki tutaj, które się kryją. Ale mam nadzieję, że ogólnie, że wam się podoba Pingwin Pack do tej pory. Mi się bardzo podoba grać, ja często gram na przykład tak dla wyluzowania na Pingwin Packu, więc mam nadzieję po prostu, że wam się podoba. Jak macie jakieś pomysły, żebym mógł zrobić na przykład bardziej ekscytujące, bardziej fajne, czy coś po prostu masz w głowie, co już czekasz, żeby mi powiedzieć od długiego czasu, nie bój się napisać. Nie bój się napisać. Czytam często komentarze, specjalnie na Pingwin Packu, ponieważ zawsze szukam rad, to jest nasza seria. O, stoi tam nasz niedobry mob. No, jak mówiłem, to jest nasza seria, więc jestem zawsze otwarty do waszych pomysłów. Okej. Zablokujemy tego mobka i postaramy się go zabić. Tylko musimy uważać. Wiem, to jest bardzo, bardzo trudny mob, żeby go zabić. Musimy być przygotowani od razu, żeby się goić. Więc robimy sobie taki tunelik. Tak jak zrobiliśmy ostatnio, jak go zabijaliśmy. I powinno nam... Diamonds! Yeah! Nice, diaksy. O, sweet. Sweet, sweet, sweet. Zaraz przygotujemy. Wow, dużo fajnych, ciekawych rzeczy tutaj wokół mnie. Diaksy są. Zawsze dobrze. Okej, nazbieramy. I teraz zamkniemy to, żebyśmy nie mieli problemów. Że na przykład spadniemy do dziury. O, nawet tak może być. Okej, i jestem gotowy. O, leci, leci na mnie. Wygoiłem się. Powinien być okej na parę ciosów. O, nawet mnie nie da uderzyć. Niestety ten knockback jest, ale w sumie to przydaje się w tej chwili, zobacz. Nice. O, już po nim. 3, 2, 1. Wow. Ale szybko go ściągnęliśmy. I dostaliśmy kamyk, który nas goi. Spoczko. Może się przydać. Myślałem, że będzie trudniejszy ten mob, szczerze. Ale wygląda na to, że osłabiały te mobki. Więc spoko. Pójdziemy teraz z góry, bo nie chcemy zostać się w tym wątku. What? Skeleton? Get out of here! Ała! Nie chcemy zostać w tym wąwozie oczywiście przez nasze całe życie, więc weźmiemy po prostu... Skeleton kolejny, Skeleton. Yes, złoto, właśnie tego szukaliśmy. Czy ja mam Fortune? Yes, Fortune niestety nie działa i tak na to, więc głupie, że to robię. Ale chciałem... Ej, mądry! Wow! Ej, ludzie, to z 50 wąwozów złączonych razem. Ale ja tam idę, bo zobaczcie, tam coś ciekawego się dzieje, więc pójdziemy zobaczyć, co te mopki tutaj. Co te mopki tutaj wszystkie kręcą? Właśnie też widzę, że respią się już. O, nice! Nice! Widzę, że respią się tutaj już inne mopki, więc. A! Zawsze bonus! Oczywiście interesują nam
no, interesują nas raczej. Ender Spidery i te duże fioletowe... jak one się nazywa? Duże fioletowe mopki. Jest! Jest! Znalazłem, dobrze. Właśnie szukałem te... O! Wiecie co znaleźliśmy? A Realmite Ore. Bardzo rzadko się to znajduje. Nie wiem, czy jest specjalny poziom może na ten Realmite Ore, ale mi się akurat zdarza, że rzadko go znajduję. Przydałby się znaleźć więcej. Oczywiście można fajną zbroję zrobić z tego i fajne itemki. Ale na teraz może być tak, jak jest. Jeden kawałek na pewno się do czegoś przyda. Okej, okay, rozwalimy to wszystko tu. Jako tam mamy Realmite Elite. Okej. Inferno by się przydało z wszystkiego oczywiście, ale to wiesz, bym musiał we własnym czasie na pewno nazbierać, żeby się udało, bo w tej chwili niestety nie udaje się. Jak chcecie... O, nie. Jak chcecie, myślałem o tym, żebyście wy mogli stworzyć dla mnie jakieś wyzwania podczas mapki. Na przykład, wiesz, dacie mi wyzwania, ja będę robić te wyzwania podczas mojego, powiedzmy, grania na Pingwin Parku. Bo fajnie by było, ciekawie, żeby, wiesz, wymyślić, czekaj, coś tu jest? Nie. Wymyślić jakieś tam ciekawe wyzwania i rzeczy do robienia, żeby po prostu zawsze było aktywne. Zawsze chcę, żeby Pingwin Park był aktywny i nigdy nie chcę, żeby wam się... Nigdy nie chcę, żeby wam się znudził oczywiście, więc okej. Zobaczymy tu, nic ciekawego się nie dzieje. Więc tam jest ten mobek i mamy tylko jedną jeszcze drogę, która da na spierze nigdzie, więc... złoto? Czy ja złoto widziałem? Widzę złoto. Yeah! I wtedy tam pójdziemy na górę. Sweet. O! Już mamy rozkminiony plan, więc zawsze się przyda, jak ma się rozkminiony plan. Zawsze dobra rzecz, żeby przepatrzeć, co będziesz robić, zanim to zrobić. Inaczej można wpaść w problemy w życiu. Nice, okej. Okay. Tam, gdzie jest to? Tam jest na górze złoto. Okej. Okay. Zrobimy takie specjalne schodki. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Okej. Okay. I teraz tu. Już powinniśmy mieć. O, nice. Raz, dwa, trzy. Cztery. Potrzebujemy dużo złota właśnie, żeby zrobić nasze jajeczka. I jak będziemy mieć dużo kurczaczków, będzie większa szansa, że wypadnie nam Ender Sword. To by było ekstra. Wtedy byśmy mogli od razu cisnąć wszędzie. O, słyszałem jakiego... Yes! Oh my god! Jaki cud! Jakiego farta mam dzisiaj z tym złotem. Ej, nie macie tutaj. I ile właśnie zauważyłem, że w wąwozach dużo złota się czai. O, pajączek. Pajączek? Widocznie się zbliżamy bardziej naturalnych jaskiń. Jak są pajączki. Okej, okay. O, widzimy właśnie, że jaskinie są już coraz bardziej naturalne. To jest okej. Okay. Nie ma problemu. Ja jeszcze zrobię sobie pochodnie, bo zabraknie nam pochodni. Tutaj wszystko dobrze. Okej. Okay. Idziemy w takim razie tam, skąd pajączek przyszedł. Widocznie tam jest coś ciekawego. Może będzie złoto? Przydałoby się. O, nie toperzek. Nie, nie. Ale jest lawa i jakieś wyjście ciekawe. I tutaj jeszcze pod nami coś jest. Więc zaraz to wszystko opatrzymy. O jejku. O, żelazo. Myślałem, że tu kawałek złota. Już się ucieszyłem. Tutaj jakaś woda spada. Okej. Ciekawie. Grzybki możemy wziąć. Tylko... Yes! Jest, wiedziałem, że mam szczęście dzisiaj z tym złotem. Ale złota nabierałem. Ile mamy teraz? 17. Nie wiem, czy to wystarczy, żeby stworzyć nasze jajko, ale zawsze 17 to i tak dużo na jeden raz, żeby znaleźć tyle złota. Kurde, mam jakieś szczęście dzisiaj, dzięki wam oczywiście. Okej, teraz przejdziemy powoli naokoło tam. Okay, let's go. Idziemy naokoło. Ała! Nie zginę, nie zginę. Gravel mnie nie zabije. Nie pozwolę, żeby gravel mnie jakiś zabił jeszcze. Wtedy by było masakrę. Okej, idziemy do przodu. Tutaj widziałem jakąś jaskinię z tyłu. Jeżeli się zgadza. Właśnie widzimy w sumie wszystkie jaskinie tutaj na naszym... na naszej minimapce. Yes! Diamonds! Sweet. Wiesz, co by się przydały? Możemy zrobić Serenade Striker, czyli taki...
jakby łuk, który podpala. Nie chciałem za dużo tych robić ostatnio, ponieważ wiecie, nie miałem aż tyle diaksów, ale teraz mamy spolnie od diaksów, więc możemy spokojnie przygotować to wszystko. Okej, okay. Wykopiemy jeszcze żelazo. Zawsze dobrze mieć żelazo. I nasza ekspiarka by się przydała też naprawić, więc następnym razem będę pracował nad ekspiarką. Niestety nie widzę za dużo, żeby było tutaj naszych mobów grubych i dużych i wiesz, strasznych. Ale z jednej strony to dobrze. Może w tej jaskini tutaj, gdzie teraz przechodzimy, jeżeli ten dirt nam nie będzie wszędzie przeszkadzać. Albo gravel nawet przeszkadzać. To damy radę przejść. O, przejdziemy sobie tutaj. Przejście jest. I przejdziemy do tamtej jaskini, którą widzimy tam właśnie. O, jakie duże jaskinie tam są. Oh my god. Masakrycznie duża jaskinia. Zaraz zobaczymy. Lol. Zaraz będziemy tam, zaraz będziemy tam, zaraz będziemy tam. Może jest nad nami, nie wiem. O, tak się szybciej wykopię. Jesteśmy. Sweet. Sweet charmer. I nad nami coś było jeszcze. O, ja nie mogę, cała droga nad nami była, my się wykowali się przez to wszystko. Spoko, weźmiemy tylko to, bo zawsze się przyda. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Posuniemy to wszystko z naszej drogi. Co tu mamy? Co tu mamy? Co tu mamy? Jesteśmy, teraz powinniśmy być w tej dużej jaskini. Nie wiem w sumie jaka duża jest, bo wygląda dużo na mapie. A czy naprawdę jest duża? Nie wiem. Zaraz zobaczymy. Jesteśmy. Uj, już słyszę moby? Okej. Okay. Widzę węgiel, widzę diaksy. Sweet. Diaksów! Ludzie! Po tyle diaksów. Nie, co ja robię? Z fortuną miałem zbierać, a nie. O! O! 17 diaksów, ludzie. 17 diaksów bez fortuny, chyba. Z tego co wiem. Okej, okay, idziemy tutaj, widzę. Naprawdę tutaj są jakieś duże jaskinie. Jeszcze nad nami są, z tego co widzę. O! Może nie nad nami. Może nad nami. Może pod... To samo powiedziałem. Może pod... Hello! Zombie spawner! Hello! Ciekawe, czy znajdziemy złote jabłko. Lol, tyle ciekawych rzeczy znaleźliśmy do tej pory. Jakbyśmy teraz znaleźli złote jabłko, wiecie, jakbyśmy mieli kurde farta? Chyba największy w całym Minecrafcie. Ej! Zombie man! Okej, okay. Bada! Złote jabłko! Och, nie ma. Wiedziałem, że szczęście nie może być takie wielkie. I to nie jest tylko zwykłe złote jabłko, to jest fioletowe złote jabłko. To, co kiedyś tworzyliśmy, które było takie duże, tak trudne raczej, sorry. I tak dużo itemów zużyło, że po prostu nie ma sensu to tego tworzyć. Potrzebuje się chyba 64 kawałków złota na jedno złote jabłko takie. To jest takie magiczne złote jabłko specjalne. Rzadko się znajduje. I pamiętam, jak zaczynałem na Machinimie, może was to zaciekawi. A nagrywałem z... nie wiem, czy kojarzycie Ant-Venom. Nagrywałem właśnie w tym samym czasie, co Ant-Venom. Pamiętam, jak on miał 1000, 2000 tylko wyświetleń na filmach i tak dalej. Jak naprawdę na samym początku robił filmiki. I od tego czasu... Czekaj, potrzebujemy ten zombie spawner? Nie, weźmiemy XP z tego. Dziękuję. I przez właśnie Ant-Venoma, bo on robił taką serię, gdzie szukał tego... Oh dear, słyszę jakieś wybuchy. Czekaj, przygotujemy się pierw. Chciałem właśnie nazbierać ten mossy cobblestone, bo jest fajny. Mossy stone. Fajny jest i możemy go wykorzystać gdzieś w domku do jakiegoś efektu fajnego. Zrobić jakieś fajne efekty, zrobić jakieś... What the hell? Jakie mam szczęście! Nice! Ludzie! God, jeszcze... Kurde, jaki fart, no nie mogę. Tylko jeden kawałek złota w sumie chyba tutaj... Nie, było jeszcze. Może coś kryje. No i wracając do tego, co mówiłem, Ant-Venom kręcił serię... tak jakby Hunt, nazywało się Hunt for the Golden Apple, czyli tak jakby przygoda znaleźć złote jabłko, coś w tym stylu. No i wtedy się pierwszy raz się dowiedziałem o złotym jabłku i nie uwierzycie, co Klaudia zrobiła. Nie uwierzycie, co Klaudia zrobiła. Klaudia grała kiedyś, zrobiłem jej save'a z Minecrafta, nie? O, jesteśmy tutaj, nice, no to możemy iść teraz tu po to złoto i wtedy tam, gdzie te moby wybuchały. Klaudia właśnie...
ja nie mogę, co ona zrobiła. Wzięła, grała na ten, na save'ie z Minecrafta i kiedyś nie mogło, kiedyś nie można było respić tego tego jabłka złotego, nie? Czyli jakbyś znalazł, to by naprawdę było na 100% legitymalnie, nie mogłeś wstawić do skrzynki tego jajka ani nic. Musiałeś znaleźć musiałeś to jabłko znaleźć, żebyś naprawdę mógł to jabłko mieć. I Klaudia, wiesz, sobie gra na własnym save'ie, stworzyłem dla niej i rozwala skrzynkę właśnie w spawnerze. Pierwszy raz co grała chyba to było. Rozwala skrzynkę w spawnerze, co wylatuje złote jabłko. Oczywiście to było wtedy, wiesz, takie wielkie coś, nic nie nagrane, nic nie powiedziane, że wiesz, złote jabłko. A ona tak, wiesz, na luzie, ja tak patrzę: what? Skąd ty masz złote jabłko? A ona: no nie wiem. A ja tak: oh my god, było w tej skrzynce na pewno. I w ogóle nie rozkwiniła, że wiesz, to jest coś takiego ciekawego. Ale w sumie tak jest w życiu, ci, którzy najmniej się spodziewają, wiesz, czegoś, to zawsze... Okej, okay, uwaga, zawsze zyskają na tym. Na przykład, wiesz, ktoś przez przypadek, wiesz, kupi bilecik na loterię czy coś i nagle je, wygrywa milion funtów czy coś. I tak często jest. Słyszę jakieś dziwne moby tutaj, tak szczerze. Chciałem właśnie zrobić sobie pochodnie. Co to za moby mi tutaj wybuchają? Wybuchają? Nie kojarzę żadnych mobów, które się sami wybuchały. Może się mylę? Guys, come on. Jesteście za mili, naprawdę. Tyle złota. Wait, coś mnie atakuje. Nice. Reflex. Tyle złota w jednym miejscu. Jesteście naprawdę za mili. Okej. Może to wszystko się skończyć jeszcze... What the fuck? Oh my god! My god! What? Wow, widzieliście? Trzeba z milion baby creeperów na mnie leci. Oh fuck, nie! Nie! Pies rozsadza mnie przez ścianę! What the hell? Okej. Ej! Weź! Mam nadzieję, że będziemy przygotowani. Chcę to wszystko... Nie jeszcze! Kochani, dajcie mi chwilę się przygotować! God damn it! Okej, wsadziłem wszystko do skrzyni. LOL! Mega Creeper! Musimy z nim walczyć. Zaraz się popsuje. O! Zaraz nas zaatakuje. Możemy tak Kurde, wybuchają wszędzie! Zombies! Boję się trochę. O, kobla zostawimy na wszelki wypadek. Nigdy nie wiadomo, kiedy będzie trzeba wykorzystać kobla do jakiejś ściany czy coś, żeby się obronić. Okej, idzie. Wow! Silni są. Okej. Jest tam nasz enchanted creeper. I wysłał na nas baby creeper. Oh my god. Silni są. Baby creeper minion! Może ich tutaj jest więcej niż jeden. O, już go zabiję. Nie, wciąga mnie. Nie. Ała. O. Trochę złote, może złote jakieś kawałeczki tutaj się kryją? Nie. Ciekawe, czy możemy... Słyszałem, że można to jajko jakoś wziąć na głowę. Jak to można wziąć na głowę? Nie wiem, czy można. Mamy... ciekawe, czy mamy... Wiem, co by się przydało. Jak znajdziemy jakieś creepery... Okej. Zaznaczymy to miejsce. Zaznaczymy. Tutaj będzie nasz baby creeper. O, wiesz co? Jesteśmy właśnie tutaj. Zobaczcie, co mamy tutaj. Mamy superowe miejsce, żeby przygotować naszą bazę. I tutaj tym razem na stówę, będziemy mieć naszego baby creepera. Ja właśnie tutaj mogę... O, cobblestone, właśnie dopasowany, idealnie. Możemy teraz zrobić tutaj naszą początkową bazę. Tylko że nie mamy drewna. Chyba. Nie mamy drewna, ale spodnie. Możemy wbić sobie sobie gdzieś na górę i zdobyć w taki sposób drewno. Okej. Hello, Mr. Creeper. Niespodzianka. What? Cobblestone tam jest? Ej, coś mi się tutaj nie podoba. Gdzie my jesteśmy, ludzie? Czemu tam jest cobblestone już gotowy? Czyżby to przypadkiem był kolejny spawner? Nie, nie może być. Czekaj, zobaczymy, co tutaj jest. Świetlimy teren.
Okej, dużo creeperów, spoko. Chyba znaleźliśmy creeper... Wow. Wow. Chyba znaleźliśmy creeper hideout, ludzie. Tam, gdzie wszystkie creeperki się czają i trzymają. Ile ich tam jest? Idziemy ich rozwalić. Mam nadzieję, że tam nie będzie kolejnego... Okej, nie podoba mi się to, że są tu małe creepery wszędzie. Jest ich troszeczkę za dużo. Oh god! Jesus, zwykły creeper. Okej. I złoto! Nice! Wiesz, co by się przydało jeszcze? Zabić te creepery. Ładnie. I dostać... prawdopodobnie... O god, skeleton. Skeleton. Stawimy szkieleta. Teraz nie chcemy się zgubić teraz, bo musimy wiedzieć dokładnie, gdzie nasza baza jest. O, i złoto tu widziałem. Yeah! Złoto! Okej. Właśnie, wiesz co, nie sprawdziliśmy? Kurczę, szliśmy, ale nie sprawdziliśmy tego kobla, co tam było na górze. Czy to faktycznie jest kolejny spawner? Jest kolejny spawner! Ale czego? Zaraz się dowiemy. Oh my god! Mamy kolejną szansę na złote jabłko, ludzie! Jak ja znajdę złote jabłko, to będę legendą, kurde, Minecrafta. Będę legendą. Okej. Czekaj! Bye, bye. Zombie. Chwila prawdy. Czekaj, zabijemy tego gościa też. Mamy gunpowder. Dobrze, bo prawdopodobnie możemy nakarmić naszego creeperka właśnie prochem szczelnicym. Proszkiem. I właśnie wtedy szybciej urośnie. Nie wiem, czy to prawda. Będziemy musieli się dowiedzieć. Spawner jest zombiaczków. Okej, kolejny spawner zombiaczków. Spoczko. Dwie skrzynki. Wow! Zombies! Ile ich jest? Oh my god! Wow! A oczywiście, bo oni szli za mną i wtedy się respiło ich więcej. Okej, kolejny, spoko. Oświetlimy sobie teren w taki sposób. Trzymając naszą pochodnię, bo mało nam pochodni zostało, jak sami widzicie. Okej, chwila prawdy. Złote jabłko. 3, 2, 1. Nie ma, jeszcze mamy jedną szansę. 3, 2, 1. O! Szanse są takie rzadkie. Wiedziałem, że nie będzie. Ale przynajmniej 30 level będzie zaraz. Sweet. I wyżyniemy wszystko z naszego spawnera tutaj. Nice. Czyli przygotowaliśmy sobie dużo ciekawych rzeczy. I mam nadzieję, że w następnym odcinku lub następnym, po następnym będziemy mogli w końcu... czekaj, musimy wszystko do torebki wsadzić. Do backpacku raczej. Do torebki. Mam nadzieję, że będziemy mogli... stworzyć naszego Creeper Minion, który dla nas będzie pracował tym razem, a nie dla złych, niedobrych mobsów, tylko będzie z nami współpracował. Niestety, z tego co wiem, to jak wybuchnie, to od razu, wiesz, umiera. Ale przynajmniej jest fajnie zobaczyć, ała, jak to będzie działać i co ten creeperek może nam dać. Okej, tutaj mamy naszą bazę ogólnie, więc weźmiemy właśnie kobla, przeszykujemy. Ała, nie, wolni mi z mojej bazy tutaj, ludzie. Mamy tutaj bazę koło naszego creeperka i zrobimy sobie, możemy zrobić podwójne wejście w sumie. Będzie tutaj jedno wejście i tutaj drugie wejście, o, ładnie nawet. I tutaj będziemy mieć jakieś tam, wiesz, duperele tam, blop, jakieś skrzynki i tak dalej. No, ładnie. Zakleimy wszystko, żeby ładnie było. Spoczko. Więc tutaj będzie baza. Tylko muszę wskoczyć do góry po jakieś drewno. No i myślę, że będzie ładnie wszystko. Jeszcze, wiesz, rozwalić tutaj wszystko, żeby było równo. I żeby było z kobla wszystko ładnie zrobione. No i będziemy mieć fajną bazę. Wiem, że tutaj... O, tutaj widziałem jakiegoś mobka. Gdzie on jest? Skradał się przez ścianę? O, jesteś! Hello! Sporo mobków tu jest! Goimy się! Ładnie, okej. Wystarczy się wygoić na tyle. Spoko! Dużo mobków tu jest nawet. I takich zwykłych. Lubię, bo często ich już nie spotykamy. XP. I autosave, super. I właśnie z naszego backpacka wyciągniemy nasz gunpowder. I mam nadzieję, że... Możemy go nakarmić? Możemy rzucić mu? Nie. Chyba TNT w takim razie. Chyba w TNT. A piasku niestety chyba nie mamy. Więc będziemy musieli wszystko ogarnąć w następnym odcinku. Na dzisiaj zostawimy się koło tutaj, koło naszego tutaj creeper jajka. Mam nadzieję, że wam odcinek się podobał i mam nadzieję, że urodzi się nam baby creeper za niedługo. Tutaj będziemy mieć malutką bazę, kryjówkę.
następne parę odcinków, aż ogarniemy, wiesz, bo dużo złota mamy, możemy jeszcze troszeczkę złota ogarnąć, parę itemków i jeszcze eksplorować tutaj miejsca. Mam nadzieję, że nie przekroczyłem czasu na ten odcinek i też mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chcecie ocenić, chociaż zawsze, subskrybować też na więcej odcinków, więc trzymajcie się tam. Jakby co, już wysłałem dokumenty na pocztę moją i już zapłaciłem, więc powinienem już mieć za niedługo adres, gdzie będziecie mogli mi wysłać fanarty od razu, żebym je mógł zobaczyć. I każdy fanart zobaczy wtedy, będzie zarąbiście. Więc i tak fanarty widzę na mailu, ale wiem, że parę was chcecie wysłać mi jakieś tam inne listy i tak dalej. I specjalnie to ogarnąłem dla was, więc mam nadzieję, że spodobał się odcinek. No i do następnego, trzymajcie się. Na razie, cześć.